Hej, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Janki, a to jest kolejny odcinek z Baldur's Gate 3. Moi drodzy, idziemy sobie do jaskini wziąć tą całą skrzynię. Pancerna skrzynia. Dobra, zobaczmy, czy uda nam się ją otworzyć. Weźmy sobie łotrzyka do tego. I spróbujmy otworzyć ją wytrychem. Zobaczymy, czy nam się to, moi drodzy, uda. Mamy tyle bonusów, czy damy sobie premię. Dobra, rzucamy. Egi teraz samych premii 20 wchodzi. Dobra, więc skrzynię mamy otwartą sukcesem. Dobra. Żelazna panierka, lśniąca flaszka. Tapka srebra, ale to już wezmę sobie moją główną postacią. Weźmy sobie wszystko. Jestem ciekawy, do czego ta manierka nam się, moi drodzy, przyda. Weźmy sobie te większe zdrowia tutaj w flaszki, przerzucę. Czym ona jest? Okej. Ciekawe. Zapiszmy się, zanim cokolwiek jeszcze zacznę z nimi rozmawiać. To otworzyć, to by fajnie było pogadać. Dobra, okej. Skrzynia jest nasza. Spoko, oni sobie dali z tym spokój. A jeszcze można gdzieś przejść tą jaskinią dalej. Patrzę, tu jest wyjście kolejne z tej jaskini. Iść na kolejne części tutaj. Dobra, zobaczmy, próbujmy tutaj przejść. Na pewno nasze postacie dadzą radę sobie przeskoczyć to. Dobra. Eskok. Chodźcie tutaj, gdzie byście poszli? Gdzie byście, gamonie, mi tutaj poszli? Jak ja chcę iść tędy. Podejdźcie tutaj bliżej. Skaczemy na drugą stronę, jak najbardziej. I idziemy sobie dalej. Dobra, elegancko. O. Tutaj są... O, cholera jasna. To żeśmy się wpierniczyli. Nie zauważyłem tutaj tej pułapki. Wygląda na to, że będziemy musieli się, moi drodzy, chyba wczytać. Bo raczej tutaj nie przeskoczymy, chyba że... Reszta też da radę? Skakują. Dobra, jeden przeskoczył. No, dawaj, dawaj, skaczemy, skaczemy. Mogłem nawet tędy przejść, ale nieważne. Nieważne. O, ten jak zwykle nigdy nie potrafi skoczyć tak, gdzie ja bym chciał. Dobra, skacz, chłopaku, tutaj. Jeszcze kto został? O, dobra, idziemy, idziemy dalej. O, nie róbcie tak! Dobra, odłączamy się od grupy. I każdy z was po prostu sam z osobna mi tu ma ładnie skoczyć. Tak, miejsca? Dobra, kto tu blokuje przejście? Ty, dasz radę skoczyć? Skacz. Czekasz tutaj. Ty, Julu. Skaczesz ładnie tutaj. Czekasz tutaj też. Kolejna. Teraz ty. Dobra, ty nie możesz. Ja teraz sobie skoczę. Patrz, tutaj ładnie skoczyłeś. Dobra. Przesuwasz się. Teraz nasza koleżanka ładnie podchodzi. I skacze tutaj. Dobra, elegancko. Teraz się możemy już z powrotem grupować do mnie. Okej, w porządku. Moi drodzy, w tym miejscu sobie musimy rozbić obóz kolejny. Ze względu na to, że nie mamy już krótkich odpoczynków, a życie nam trochę, tak powiem, uciekło poprzez to, co tutaj się stało. To jest jeszcze jakiś most w ogóle. Dobra, to odpoczywamy sobie. Długi odpoczynek. Może jeszcze coś ciekawego wydarzy się w naszym obozie. Na jakieś nowe informacje może wypłyną. Na temat tego, co tu się kurna dzieje. Bo te, co wejdę do obozu, to jest akcja, nie? I to jest właśnie fajne. Jak się dzieje coś ciekawego. Czy ktoś ze mną chce tu porozmawiać? Może chcesz pogadać? A nie chcesz ze mną gadać? Spoko. Okej, nie chcesz to? Nie, to nie. W porządku. Może tutaj moja kochaneczka by chciała ze mną pogadać? Okej. Mamy to pierwsze. He mentioned Dark Justicia's. And we've come across other signs of a Sharan presence during our travels. I'm not sure I can dismiss that as a coincidence. Okej. Very serious of you. Jak się trzymasz? It's strange,
Dobra. I've been dwelling on what I told you before. Fine. What's on your mind? Sobie radzę twoim zdaniem. Sądzisz o tym, co zaszło w Gaju? Dobra, nic ciekawego, jak sobie radzę. Dobra, skoro sobie radzę świetnie, to odchodzę, idziemy spać. Nie ma co tracić czasu, bo nikt tutaj więcej z obozowiczów nie chce z nami za bardzo gadać, więc chodzimy się do spania. Sami sobie tym razem tutaj te rzeczy wypełnimy. Dobra. 52, nie, za dużo. Kiełbachy. Jeszcze coś za dwójkę mam. Szóstka, szóstka, czwórka, trójka. Coś za dwójkę by się przydało. Piątka, trójka. Wywalimy coś za trójkę. Słuchajcie, trójka to jest piątka. I jeden serek. Jeden powiedziałem. Podziel, jeden ser. Pierć. Jest ten ser. Dobra. Nie, słuchajcie. 45. Dobra, teraz jest okej. Okay. Pełno na odpoczynek. Myślałem, że 50, nie wiem czemu. I've come to sate you and be sated. Oho. I lead, you follow. Moi drodzy, jak będzie coś widać, to będzie cenzura. So you think. Let's see if you're right. To była jakaś scena erotyczna, a w tej grze jest to całkiem możliwe. Będę musiał to niestety zblurować. Let me show you. Close your eyes and submit. No dobra, zobaczymy. Nie udało się. Okej. You misunderstand. Allow me to be plain. You are here for in my pleasure. You will have you a final chance then to find dobra, bliss. Tak, jestem twój. Pause, and then the flicker of a tongue across your neck. Open. Taste. You awake in pain. Your back, your hands, even your tongue ache. It's time to rise. Dawn is upon us. Rzecz ona była cudowna. Dobra. Of course you did. I'm as extraordinary in bed as I am on the battlefield. Okay. Okay. Love. I might give you a lay should my whim so take me, but I won't give you love. Up now. Your moment's over. Okay. Every breath, every blink proves exhausting. A long day awaits you. Dobra. Opuszczamy obóz, moi drodzy. Po tej całej sytuacji, która miała miejsce w obozie, pora coś zacząć zwiedzać okolice i tak dalej. No, nieźle. Dobra, w tą stronę teraz sobie obbadamy troszkę, zobaczymy co tutaj się znajduje.
Tam jeszcze nie byliśmy, tutaj w ogóle tego mostu jeszcze nie sprawdziliśmy. To chyba ta karawana, co została tutaj dalej zaatakowana. O, to jest w ogóle możliwość szybkiej podróży. Gdy podejdziemy i odkryjemy, krąg starożytny. Dobra, wysoki trakt. Fajnie, dobra, przejdźmy tutaj to dookoła. Chodzi na to, że tutaj jest tyle. No, tą gnolę te martwe. O, tu była jakaś walka na tym moście zdecydowanie. Oj. Nothing we need to worry about. How about a dragon? Would that worry you? I'll give it a good fight, that's for sure. Drzwi. O, mamy ludzi do pogadania. Andreas? Andres? Who's there? Please, keep your distance. You're welcome to shelter here, but we've grave injuries to tend to. To lub co was zaatakowało? A devil. The most deadly foe we've yet encountered. We are paladins of Tyr, Lord of Justice. He sent us after an infernal being, straight out of the Nine Hells, hiding in the form of a one-horned tiefling. Ciekawe. She slaughtered countless refugees fleeing the Absolute. Yesterday, she butchered an entire family without mercy. We were lucky to survive our encounter with her. Okay. Pozwólcie mi pomóc. Jest ta tablica. She ran toward the river when she saw we were merely wounded, not dead. Down the hill from here. She must pay for her crimes. If you capture her, you will have served Tyr where we could not. This is the Sword of Justice, blessed by Tyr. I've wielded it since I swore my oath. It's all I have, but it's yours if you stop her. Bring me her head, and Tyr will consider her crimes repaid. Dobrze, przyniosę ci głowę, pomyślę o tym, mam inne sprawy. Okej, pomyślę o tym. Dobra, spoko, a z tą jeszcze mogę pogadać coś? Dobra, dlaczego, co jest? Okej, ten na kryjówka, co za miejsce? Dobrze, rogatki zwyczaj oznaczają złoto, widziałeś jakieś okolicy? Doesn't look like anyone's managed. If there's any gold left, that's where it'll be. Dobra, okej, to pójdziemy sobie, zobaczymy tam. To jest chyba jakiś handlarz, co? Uchodźca nieżywy. Ten Benek. Okej. Need any supplies? We've fewer mouths to feed now. Jasne, wezmę wasze zapasy oraz wszystko inne, co macie przy sobie. Zobaczmy, co masz na handel. O, dobra, to biorę na pewno. Zapasy na podróż. Mikstura czytania myśli. O, tego jeszcze nie graliśmy. Nie mieliśmy takiej mikstury. Zapasy obozowe jak najbardziej bierzemy. Nam się przyda. Zestawy też, wytrychu, bo już nie mamy zbyt wiele. Twój kwas strzały. Mikstury wezmę. Coś mam w zamian dla ciebie? Mam jakieś pierdoły, jakieś srebrne naszyjniki, kusze, niepotrzebne pierścienie. To też się tego... Możemy pozbyć, bo jest mi to nie do niczego niepotrzebne na razie, dobra. Wszystkie pięć dam. Antidotum, mikstury, jabłka. Dobra, resztę wydołożymy jej złota naszego, wymienimy się, dobra, w porządku. Coś jeszcze masz do mi do powiedzenia tak w ogóle? Aha, okej, dobra. Mówię, że to są jakieś drzwi, które prowadzą do... Na dole? Nie. Ktoś mówił, że tutaj jest jakaś skrzynia, czy coś. Tymi. Kiepska szafa. Patrzmy, co jest w tej kiepskiej szafie. Jeli jakiś? To jakiś dźwięk coś wydaje dziwny. Tylko co? Jakby coś szeptało, co? Nie do końca jestem w stanie powiedzieć, co tutaj ten dźwięk wydaje. Tutaj są drzwi od tej stodoły. Dobra, to w takim razie idziemy sobie. Może na piętrze to będzie. To o tym, co on mówi. Dobra, drabina. Właśnie dziwnie coś szepta tutaj. Te solidne drzwi. Za nimi coś musi być diabolicznego, więc ja się zapiszę na wszelki wypadek, jakby coś zaraz mnie miało zaatakować. Bo wcale bym się, kurczę, nie zdziwił. Drzwi, otwórzmy. No co tutaj jest? Nie, to jest po prostu wyjście do góry. Ale co wydaje ten dziwny taki dźwięk? Coś tutaj. Jest to jakieś wejście do piwnicy, czy coś?
Nie widzę tutaj żadnego innego wejścia. Ja mógłbym się dostać do jakiejś piwnicy czy coś w tym stylu. To drabina. No chyba nic więcej, moi drodzy, nie ma. Dobra, wejdę tutaj, zobaczymy. Nie, może zobaczę. Alabarda. Dobra. Nic ciekawego. A w szafce? Władcy szaleństwa. Dobra. Szafka. Obozowe rzeczy, dobra. Coś tu słychać, tylko... Aha, dobra. Choćby... Tutaj jest ta klapa cała. Chodźmy tu na dół. No, zobaczymy. Weźmiemy sobie tutaj naszego Astoriana, bo on potrafi te rzeczy otwierać. Użyj. Może uda mu się to otworzyć, ale zanim to zrobię, ja się jeszcze zapiszę. Jakby mi rolowanie tak nie wyszło, zawsze można wczytać i spróbować ponownie. Dobra, spróbuj to otworzyć. A, dobra. That body is so ripe, I'd need to drink the blood with a fork. W porządku. Czynia. Apelusz. Tutaj jakieś apelusze, dziadostwo. Tutaj jest martwy mytnik jakiś. A w nim jest rejestr rogatki. Ja nie wiem, po co ja to zbieram. Ja to mogę w sumie zbadać tylko i przeczytać. Kupców, dobra, to jest sprawy finansowe, to nam to nie jest do niczego potrzebne, wyrzucimy to od razu. Okej, okay, otwieramy drzwi. Zamknięte, dobra. Chodź przyjacielu. Otwórz. Otwieranie wytrychu niemożliwe. I co, musimy je wyważyć? Dobra, to wywalimy te drzwi w takim razie. Trzymałość średnia. Dobra, w końcu coś weszło. Okej, okay, jeszcze raz. Dobra. Mamy tutaj pułapkę. Ktoś tutaj się spodziewał tego, że ktoś tu będzie. Dziwny kufer, jeszcze jakieś kurcze lochy. Dobra, podejdę sobie nie tobą. Spróbuj to rozbroić. Dobra. Ja no, 10 to wyrzucę bez problemu z tego ma bonusami. Dajcie spokój. No z tego to już mamy tam. Dobra, elegancko, pułapka rozbrojona. Okej, okay, super. Podejdźmy sobie do tej dziwnej skrzyni, drewnianego kufra. I nie ma nic, ale to jest pułapka, którą trzeba jeszcze rozbroić. Okej, okay, spróbujemy, dodamy sobie premię na wszelki wypadek, bo już trzeba więcej wyrzucić. 5. Teraz bonusy, 3, 5, 6, dobra. Ej! Moje bonusy mi nie powchodziły w ogóle. Żelazna brama. Co tutaj jest? Tutaj coś ciekawego. Drewniane biurko. Kamienne krzesło. Plus tronów, tutaj nic nie widzę. Więcej. Plus jeszcze jakiś pułapek. Dobra, ja sobie pójdę jedną postacią. Rozgrupujcie się. Dobra, chodź, idziemy. Traps. Idzie pułapka. Ale na nią nie nadepniemy, tylko sobie pójdziemy na luziku. Nothing. A, tutaj, tędy, biurko. Ej, nic nie ma. Czemu to jest takie niby pilnowane strasznie, drewniczny? O, nie ma tutaj nic. Kurde. Drewniany kufer. Tyle pułapek na nic? Aż dziwne, co? Bez sensu trochę, no ale... Ktoś tutaj, kurczę, pilnował. Musiał coś zabezpieczyć. Drewniany kufer, tu też nic nie ma. Własna pochodnia. Dobra, chodź. Idziemy. Nie no, tutaj, moi drodzy, nie ma nic. A? To jest skrzynia jakaś podróżna. Coś jest za tym. Wydrążony otwór. That thing is tiny, and I am not. That thing is tiny, and I am not. Okej. Dobra. Wychodzimy stąd w takim razie. Najwięcej nic nie znajdę. Jakiś otwór dziwny, nic więcej. Dobra, zgrupujcie się z powrotem. Główna moja postać. Na drabinę wychodzimy z tych podziemi.
Nie mam pojęcia, co tutaj jest takiego specjalnego w tym miejscu. Więc idziemy szukać sobie diablicy w takim bądź razie. Będziemy tracić czasu na jakieś pierdoły. Dobra, schodzimy sobie na dół. Idziemy pogadać z diablicą, a raczej ją poszukać. Gdzieś tutaj niby w stronę rzeki uciekła, widać tutaj krew. Więc idziemy. Tutaj zapoluj na diabła. Zadanie. Tutaj jeszcze droga jakaś prowadzi do... A nie, to jest to zablokowane przejście, tutaj się nie dało dalej iść. No, schodzimy, schodzimy panowie. Ona gdzieś tutaj musi być. Zanim z nią pogadam, to jak najbardziej się zapiszę. Gra już mnie tego nauczyła, że zapis tutaj to jest naprawdę must have, nie? Bez tego to ni huhu. Jest Skarlach. Gadajmy sobie Skarlach. Patrzmy, co to się stało. Ona jest ranna w ogóle. Devil you've been tasked to kill. Wszystko w porządku? Stań ze mną do walki, spróbuj ugasić płomień. Wygląda na niebezpieczne, obserwuj uważnie. W porządku? Me! Never been better. Coś nie wydaje mi się. It's you from the Nautiloid. Please tell me I found you before those so-called paladins of Tyr did. Po pierwsze, chcę wiedzieć, w jaki sposób kontrolować płomienie. Nie pamiętam cię ze statku, gdzie byłeś. Spotkałem twoje ofiary. Jeśli pytasz, powiedzieli mi, kim jesteś. Dobra. Oh, let me guess. Baby eater, devil worshipper. Believe me, I never killed anyone who didn't. A great heat roars through you. Her heat, fiery as the hells. Then you're lost in visions of demonic armies as you tear through a landscape of fire and blood. The Blood War. You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. This woman was on the front line. What was that? Nie powiem. Pianki w naszych głowach tworzą między nami więź. Może zechcesz rzucić nieco światła na to przed chwilą. Mignęło mi przed oczami. The blood war. But brother, believe me when I tell you the fighting wasn't even the worst part. From that peak I got into your head, I'm not the only one with problems on top of problems. A mind flayer tadpole, huh? And no joy getting it sorted as of yet, I see. I'm Karlak. And you are... Dzięki, nie będziesz mogła się pozbyć pianki, lecz nie od razu. Really now? First I catch a ride out of Avernus, then I stumble into a friend. Who's the goddess of luck again? I owe her a flower. Now that we're old pals, how would you feel about helping me kill some evil bastards? A little background, if your moral compass needs something to point at. You already know I fought in the Blood War. I was good at killing demons. Really good. So good, Zariel, the archdevil herself, made me her personal attack dog. I played along until I could get the fuck out of there. Took me 10 years to properly escape, but now I'm free. Zariel sent goon after goon to hunt me down. But believe me when I tell you, I'm not going. The latest yappy little dog she sicked on me are nearby. A group of dopes posing as paladins of Tyr. Wanna help me take them down? Mam pozabijać tych, którzy na ciebie polują. Odeślijmy ich tam, skąd przyszli. Dlaczego mam palić do ciebie brudną rutę? Zamierzam cię zabić. Don't worry. I'll lead the charge. But I could use your help. There's a lot of them and only one of me. After that, we can team up. Take Faerun by the short hairs. Sound good? I like her. She looks like she could throw me over her shoulder and carry me to safety. Should the need arise. Dobra, załatwmy to. Fuck yes. They cornered me outside the toll house just up the hill.
Doubt they've gone far after the scorching I gave them. Hang on, though. Looks like you got enough backup at your side. Not sure there's room for me. I'll catch up with you when it's time to camp for now. But don't get to any of the fun stuff without me. Got it? Dobra, zastanawiam się, kogo odesłać w takim razie, póki co. Cholera. To teraz mam trochę mętlik. Cholera. Taki ciężki wybór. Te postacie wszystkie są takie ciekawe, że mi ciężko jest, kurczę, wziąć i zdecydować, kogo ja bym chciał się pozbyć. Niech ona po prostu siedzi w obozie, no. Astorion, no on jest potrzebny mi, ten łotrzyk do otwierania. Wojownik. Ona też jest ciekawa, by to bardzo. Dobra. To my tu musimy ich pozabijać. Ale ja się zapiszę, zanim ja ich zabiję. Miałem to ich zabić? Stawczoła paladyną, dobra. Zrobię sobie tak, że sobie podejdę bliżej. Całą ekipą. Dobra. Zrobię sobie tak. Teraz mu przesmolę. Nie tyle co z kuszy, co z miecza. Dobra. Dobra. Ty sobie strzelisz w niego z łuku. Dobra, jeszcze go uchlej. Dobra, koniec tury. Teraz oni. Znaczy ona. O kurczę. Trochę odbijemy tego ataku. Czemu by nie? Teraz będzie nasza kolej. Dobra. Kasuj go. Dobra. On ciekawego psa ma ten miecz. No, ten miecz my sobie weźmiemy. To będzie dla nas lepsze, lepsza potem sprawa. Podejdźmy sobie może tutaj. Jeszcze ten. I może będę mógł do niej strzelić. Ja kurczę, nie dosięgnę niestety. Niczego na to wychodzi. Dobra, trudno. Koniec ruchu. Hej, Cyrel. A to diabelstwo, wolę mieć. Wszystkich z kijankami w głowie wolę mieć przy sobie. Dobra, odbijamy. Paraliż. No nie fajnie, że mnie sparaliżowało teraz akurat. Dobra, okej. Okay. Ja mogę się tutaj jakoś przedostać. Da się, da radę. Może skoczyć chociaż. Ok. Za mało punktów. Ale mogę tutaj przeskoczyć, dobra. Teraz może... Nie, to był ten cios tutaj. Chodziło. Elegancko, zadyszka. A, koniec tury. Ty możesz skoczyć chyba na górę, co? Zająć się tamtym dziadem. Ok. Dasz radę tu skoczyć? Dała radę, okej. Okay, to jeszcze podejdź tutaj. I strzel w tą. Bienie. Ale jeszcze raz możemy spróbować. Jeszcze raz wystrzelić. Za 8. Ok, w porządku. Tutaj nasz wampirek co może zrobić? Ścieżka zablokowana. Czekajcie, muszę zobaczyć, jak to wygląda. Wygląda ta sytuacja. Ona stoi w przejściu. Dobra. Wejdę, po prostu krok zrobię i tyle póki co. Ona się przesuwa i atakuje. Dobra. I cały czas stara się uciekać. Ale my teraz ją... Za mało punktów. Dobra. Podejdź tutaj. Teraz strzel. Dobra, ona jest skasowana. Kończymy. Ta teraz tutaj będzie się broniła przed nami. Boże, cholera, jaki ona ma cios. Nie jest wcale taka cienka, jakby się mogło wydawać. Dobra, ulecz się do góry. Kończymy. I teraz ty musisz ją wykończyć, moja droga, już. Mam nadzieję, że trafisz. Dobra, to by było na tyle. Walki z nimi. Ty masz same dziadostwo. Dobra, do góry. Jeszcze tamtą zbierzemy, zobaczymy, czy ona coś miała przy sobie. I zadanie mamy wykonane. Dobra. Fajnie, że masz zwoje. To wezmę, to wezmę, to wezmę i to wezmę.
I zobaczymy sobie ten miecz, który nam wypadł. Inwentory. Dobra, i on ma tyle co mój, ale mój nie ma żadnych dodatkowych. Zaklęta broń plus jeden, zaklęta ochrona tyra jeszcze. Spoko, dobra, to zrobimy tak. Ten miecz możemy dać komuś innemu z mojej ekipy, bo czemu by nie? Kto tu ma jakąś słabszą broń? Masz tarczę, masz 3-8 broń w ogóle, dajże spokój, dziewczyno. Możesz walczyć tym mieczem? Możesz. Dobra, chociaż teraz będziesz coś, jakieś obrażenia zadawała. My teraz musimy udać się do... Musimy przejść do obozu, bo musimy z nią porozmawiać, że... Wytłukliśmy tych wszystkich skurczybyków, co oni ją goniali. Ciekawe, co ona powie na ten temat. Diabelstwo. Dobra, jest. Przestań się skradać, rozmawiamy z nią. Hmm? Załatwiłem dla ciebie tych paladynów. You did? Wow. That was sound of you. Why'd you do it? Proszę się o swoich towarzyszy. Glad to be counted among them. Really glad. Wish I could have been there to watch those ignots crumble. But I'm just happy they're off my tail. Then again, facing them down might put my tin can into overdrive. Hear that? Infernal engine for a heart. Lets me burn as hot as the hells. Seems to be running in overdrive since I left Avernus. Spoko. Won't be seeing my mechanic anytime soon, so I'll just make the most of the extra heat. Just don't get too close till I've found a way to calm it down. Jakim cudem masz piekielny silnik zamiast serca? High pain tolerance and a dynamic duo of truly shitty bosses. But it's a bit early in the game to be getting into tragic backstories. Let's save the scar show for later, after we've worked up an appetite for tragedy. Meanwhile, I'll need to find someone who can tune up my engine sooner rather than later. Believe me when I say this thing is hot. The first time I faced down those paladins, they let slip there was an infernal mechanic in the area. A tiefling. He might be able to stabilize things, if I can find him. Hej, druidów, niedaleko stąd jest jaka diabels, może tam poszukamy? Sounds like a good lead. Hopefully our guy will be among them. A tune-up would do this old tub a world of good. Dobra, możemy jeszcze coś się dowiedzieć o niej. What can I do you for? W ogóle dorobiłaś się czegoś takiego? Jak w ogóle dorobiłaś coś takiego? Właśnie. Tenere. The place. Sleepy little town called Baldur's Gate. Our hero, Karlak. A knock-kneed delinquent from the outer city, with everything to give, and nothing to lose. I was a kid looking for a way to fill my days and make some cash when I fell into the wrong crowd. Worked for a guy I respected. A lot. Turns out the feeling wasn't mutual. Through the jigs and the reels, he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus. She put this thing in my chest and set me to work. Well, to war. I learned quick how to stay alive, and the engine served me when it came to killing devils. 10 years of that. The stories I could tell. Okej, wspomniałaś o szefie, który wydał cię Zariel. Kto to był? Guy named Gortash. Politician. Inventor. One of these wheeler-dealer types who seems to have a finger in every pie. I guess I was naive to think everything he got up to was above board. What did I know? I saw a job, a good job, with people I liked, doing work I was good at. Sometimes I'm jealous of that girl. Ugh, to feel so invincible again. Dobrze, a co ci robi ten piekielny silnik? Gives me energy, power. But you've seen it in action. Very hard to control. If I'm excited at all, angry, nervous, delighted, enticed, I burn hot. Hot enough to burn anyone who gets close. Okay, ależ musisz być frustrowana. I try not to think about it. I still think about it constantly, but, you know, I try.
One of these days, I'll sort the whole infernal affair out, get myself cooled off, start making up for lost time. But not today. Ej, ale jeszcze chciałem z tobą pogadać, jeszcze nie skończyliśmy rozmowy. Jestem twoim zdaniem, jak twoim zdaniem najlepiej zabić diabła? Depends on the type. Ice devils hate an inferno, but that's an easy one. Orthons love projectiles. What they don't love is getting their bombs lobbed right back in their faces. Demons, on the other hand, every demon is absolutely singular. You can't ever think you've got them typed out. Sharp instincts, sharp weapons, and a knack for improvisation. That's the only way to survive them. Anyway, what were we talking about? Okej. Okay. Nie sądziłem, że mnie tu wiatry przywieją, a ciebie? Funny you should ask. I was just thinking about what would have become of us without that Nautiloid. I mean, I know where I'd be. Trapped in Avernus still, with the Blade of Frontiers on my tail. But what about you? Wróciłbym do domu, nie przejmując się niczym, przeżywałbym inną przygodę w wolnych od cholernych kijanek, które się wydarzyło, że ledwo pamiętam, jak wyglądało życie przed porwaniem. Lucky you. Sometimes I think I'd be better off indulging in a bit of light of... Well, you may as well make some good memories mixed in with the body horror, huh? Dobra, jeszcze coś masz mi do powiedzenia? Why are we slowing down? Chodzi o moce naszych kijanek. You really did it, huh? Not worried about adding more illithid into the mix? Well, what can I say? You look fine, smell fine, seem fine. If you got a little boost from the tadpole, who am I to begrudge you? In fact, got any going spare? Jeśli mam, to byś przyjął. I think I would. Bit surprising, but I'm starting to see the silver lining of this whole parasite situation. Uważam, że masz moje wsparcie. O. Thanks, soldier. I'll use it well. Promise. Dobra, okej. Okay. Jeszcze coś mam do powiedzenia? Hey, chodzi o moce naszych kijanek. Dobrze, uważam, że masz już moje wsparcie. Dobra, okej. Okay. Ona by chciała kijankę dostać. Mamy tutaj kijanki. Mój mózg jest trochę już wyżarty. Ubój słabych. Dobra, zobaczmy, czy to możemy... Koncentrowany wystrzał. Ja na razie, wiecie co, ja pozostawię swoją ekipę tak jak jest, nie będę tutaj nic zmieniał. A w tym momencie, moi drodzy, zakończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się, cześć. Do kolejnego odcinka.